Szczęść Boże, Justyna Zembrzyska. W południe zapraszam na informacje dnia. Mijają niespełna 2 miesiące od objęcia rządów przez nową władzę. Obserwujemy wiele zmian na różnych płaszczyznach funkcjonowania kraju. Rząd Donalda Tuska nazywa je przywracaniem praworządności. Zmiany jednak budzą wątpliwości. Na antenie Radia Maryja zwracał na to uwagę były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. 51 dni. Tyle dokładnie minęło od czasu zaprzysiężenia Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów. Pracę nowy rząd rozpoczął od tak zwanego przywracania praworządności. Został wyłączony sygnał TVP Info. Aresztowani zostali także posłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Polacy protestowali przeciw działaniom rządu Donalda Tuska 11 stycznia. Jezu nieskończenie miłosierny, zmiłuj się nad nami! Na temat działań obecnego rządu wypowiadał się na antenie Radia Maryja były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. To jest ewidentne łamanie prawa. Oni nie szanują ustaw, oni podejmują decyzje na podstawie uchwał. Sam Donald Tusk zapowiada, że to nie koniec. Dobry czwartek, Viktora Orbana dało się przekonać, Daniela Obajtka dało się odwołać, jedziemy dalej. Czytamy w mediach społecznościowych premiera. Donald Tusk zapewne zgodzi się na nowe podatki, na podatki, które uszczuplą dochody budżetu państwa polskiego, a trafią bezpośrednio do Brukseli, czytaj do Berlina i w ten sposób my stracimy. Minister Mariusz Błaszczak wskazywał także na problemy rolników wynikające z unijnej polityki rolnej, na które obecny rząd się godzi. W rolnictwie przecież jakie olbrzymie problemy dziś manifestacje w Brukseli. Wynikają one z polityki klimatycznej, jakiejś upiornej polityki klimatycznej, która prowadzi do w zasadzie, można by powiedzieć, zlikwidowania rolnictwa, produkcji żywnościowej w Europie. Na tym stracą polscy rolnicy, bo nasze rolnictwo jest silne, cieszy się dobrą opinią, to jest bardzo silna marka w Europie, ale to jest uderzenie. Rząd Donalda Tuska zapowiedział realizację 100 obietnic wyborczych w ciągu 100 dni. Budzi jednak wątpliwości to, czy leżą one w dobrym interesie Polaków. Kolejne zmiany mają dotyczyć tak zwanej aborcji. W przyszłym tygodniu zbierze się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, który ma zatwierdzić listy do wyborów samorządowych. Partia ma już ustalonych kandydatów na prezydentów w niektórych miastach. Po przejęciu władzy centralnej przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Lewicę, Prawo i Sprawiedliwość chce wdrożyć plan na wygraną w wyborach samorządowych. Plan to jest taki, żeby ciężko pracować. To jest jakby podstawowy nasz plan, żeby jak najwięcej Polaków przekonać do tego, że warto głosować na naszych kandydatów. Myślę, że to będą bardzo wiarygodni lokalnie ludzie, no bo to są wybory takie bardziej jednak lokalnie rozgrywające się w regionach, w gminach, w powiatach, więc ważne, żeby ci ludzie lokalnie byli wiarygodni. No takich ludzi chcemy stawiać. Jak dodaje Jacek Sasin, nie będą to jedynie politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale także innych ugrupowań współpracujących z partią. Polacy będą chcieli zachować równowagę polityczną w obliczu tego, jak próbuje zawłaszczać Polskę obecny rząd, dodaje były wicepremier. De facto wszystko ma podlegać Tuskowi dzisiaj, prawda? Każda instytucja w Polsce, każdy przejaw życia w Polsce ma podlegać Tuskowi i być przez niego ręcznie zarządzane. To może dobrze by było, żeby samorządy chociaż obronić dzisiaj przed tym totalnym państwem Tuska. Szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości będzie sekretarz generalny partii Piotr Milowański. Rolą szefa sztabu jest nie tyle kreowanie tych kampanii, a bardziej koordynacja tych kampanii, tak żeby w całej Polsce to jakoś zadziałało, zafunkcjonowało. I Piotr Milowański jako sekretarz generalny partii i szef Komitetu Wyborczego wydaje się jest dobrą osobą, żeby skoordynować te wszystkie działania, wyborcze. Programy będą kreowane lokalnie dla konkretnych powiatów czy gmin. Prawo i Sprawiedliwość ma już ustalonych kandydatów na prezydentów niektórych miast. Na pewno Stalowa Wola wśród nich była, Szczecin, Tarnów też były. Jeszcze Elbląg też był, tak. Ale jesteśmy jeszcze, że tak powiem, daleko, a może niedaleko, bo druga część posiedzenia, czy drugie, kolejne posiedzenie Komitetu Politycznego będzie w tym najbliższym tygodniu i myślę, że ono dokona, to
będzie takie zamykające już, jeśli chodzi i o listy do sejmiku, i o prezydentów miast. Kandydatem w Krakowie ma być Łukasz Kmita, były wojewoda, obecnie poseł. Wśród kandydatów na prezydenta Warszawy wymieniany jest Tobiasz Bocheński, były wojewoda łódzki i były wojewoda mazowiecki. Nie chcę tutaj uprzedzać wydarzeń, bo tutaj ta ogłoszenie tej decyzji jest jeszcze jest przed nami. Natomiast pan Tobiasz Bocheński oczywiście bardzo dobrze sprawdził się jako wojewoda mazowiecki, a ponieważ mam okazję i tak powiem szczęście może znać go osobiście, mogę powiedzieć, że jest to człowiek rzeczywiście o niezwykle szerokich horyzontach, ale jednocześnie bardzo sprawny i taki bardzo propaństwowy. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Węgry poparły unijną pomoc dla Ukrainy. W ciągu najbliższych 4 lat zostanie przekazanych tam 50 miliardów euro. Wczorajsze posiedzenie Rady Europejskiej zakończyło się sukcesem dla Ukrainy. Od wielu tygodni trzymaliśmy naszych ukraińskich przyjaciół w niepewności, czy uda nam się osiągnąć porozumienie. To, że je w końcu osiągnęliśmy, to zasługa ciężkiej pracy naszych przywódców, wszystkich 27 przywódców państw członkowskich. To efekt pracy i długich negocjacji z premierem Węgier Viktorem Orbanem, który od początku sprzeciwiał się przekazaniu Ukrainie pomocy finansowej. W grudniu ubiegłego roku zawetował ten pomysł. Ostatecznie Węgry poparły go, ale na swoich warunkach. Misja wykonana. Fundusze Węgier nie trafią na Ukrainę, a my mamy mechanizm kontrolny na koniec pierwszego i drugiego roku. Nasze stanowisko w sprawie wojny na Ukrainie pozostaje niezmienne. Potrzebujemy zawieszenia broni i rozmów pokojowych. Podziękowania przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Jestem wdzięczny za decyzję w sprawie pomocy finansowej dla nas, dla naszych obywateli, dla Ukrainy. Zdaniem Zełenskiego ta pomoc to wyraźny sygnał dla Rosji. Unia Europejska udowodniła, że jej słowo ma znaczenie, a jej obietnice działają w interesie całej Europy. Podziękowania przekazał również prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, który rozmawiał z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. USA wciąż nie podjęły decyzji w sprawie ich pomocy dla Ukrainy. W Kongresie trwa spór. Część republikanów domaga się usunięcia zapisów o wsparciu i choć negocjatorzy zapewniają, że rozmowy idą w dobrym kierunku, to nie wiadomo jeszcze, czy nawet w przypadku przyjęcia projektu przez Senat przejdzie on przez Izbę Reprezentantów. Wsparcie jest potrzebne. Czas działa na niekorzyść dla Ukrainy. Na froncie wciąż toczą się walki. Wczoraj w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Berysław w obwodzie chersońskim zginęło 2 wolontariuszy z Francji. Komisja Europejska zamraża na 2024 rok obowiązek ugorowania 4% gruntów rolnych, ale to dla europejskich rolników za mało, ponieważ polityka klimatyczna Unii Europejskiej wciąż uderza w rentowność gospodarstw. W związku z tym Rolnicza Solidarność zapowiada ogólnopolski masowy strajk od 9 lutego. Rolniczy bunt zalewa Europę. Gospodarze nie zgadzają się na forsowany przez Brukselę tak zwany Zielony Ład. Wynikające z tego rosnące koszty produkcji oraz import taniej żywności spoza Unii. To strajkujący rolnik z Włoch. Wyjechaliśmy na ulicę, aby zaprotestować przeciwko obecnej polityce Unii Europejskiej. Rolnictwo już od dawna jest na kolanach, a my jesteśmy na granicy wytrzymałości. Z kolei we Francji skala protestu jest ogromna i przybiera na sile z każdym dniem. Ponad 10 tysięcy rolników jest w trakcie blokowania dróg dojazdowych do Paryża. Po drodze do stolicy gospodarze blokują autostrady i układają na nich płonące stosy opon. Ale największe strajki przelewają się przez Brukselę, gdzie trwa nieformalny szczyt przywódców państw Unii Europejskiej. Belgijscy rolnicy pod siedzibą Parlamentu Europejskiego rozrzucają obornik i wylewają szambo. Policja odgania tłumy rolników przy użyciu armatek wodnych i gazu łzawiącego. Rolnicze protesty w całej Europie zmusiły Komisję Europejską do zmian w przepisach wspólnej polityki rolnej. Komisja Europejska proponuje, żeby w 2024 roku odejść od obowiązku ugorowania, czyli wyłączenia z użytkowania 4% gruntów rolnych. Europejskie rolnictwo nie może być ograniczane, podkreśla były wiceminister rolnictwa, poseł PiS Ryszard Bartosik. Jeśli ktoś ma 100 aut ciężarowych, nagle każą ponosić mu wszystkie koszty i wyłączać
z udziału w transporcie 4 auta ciężarowe. Gdybyśmy to przełożyli na firmę transportową na przykład, podobnie jest w rolnictwie. Na wiosnę rolnicy będą mogli zasiać całość swoich pól, jednak 4% ziemi będą musieli obsiać roślinami zatrzymującymi azot w glebie, czyli na przykład ciecierzycą, grochem, lucerną czy koniczyną. Wstrzymanie się od ugorowania ziemi to tylko kropla w morzu potrzeb. Polityka klimatyczna forsowana przez Brukselę nadal będzie uderzać w rolnictwo, analizuje dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej Monika Przeworska. Przed nami kolejne wnioski dotyczące wycofywania kolejnych środków ochrony roślin, kolejne obostrzenia co do poziomu stosowania nawożenia w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Oprócz tego w ramach programu Fit for 55, będącego elementem tak zwanego Zielonego Ładu, europejskie rolnictwo musi też ograniczyć hodowlę bydła i trzody chlewnej. Do tego dochodzi dopiero co ogłoszona liberalizacja handlu z Ukrainą. W związku z tym polskim rolnikom także skończyła się cierpliwość. Po strajku ostrzegawczym nadszedł czas na masowy ogólnopolski protest już od 9 lutego, zapowiada członek Rolniczej Solidarności Janusz Gargała. Musimy, to jest najwyższy czas. Rolnicy są przygotowani na 30 dni protestowania. To jest poważna sprawa. Jeśli nie podejmiemy, rząd nie podejmie rozmów, będzie jeszcze gorzej. Rolnicy wyjadą na autostrady i drogi krajowe w całej Polsce. Największe protesty odbędą się na przejściach granicznych z Ukrainą. Są blisko Boga i drugiego człowieka, posługują chorym i cierpiącym, troszczą się o ubogich, samotnych i opuszczonych. Mowa o osobach życia konsekrowanego, które dziś w święto ofiarowania Pańskiego obchodzą swój dzień. Obchodzimy dziś Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Ustanowiony on został w 1997 roku przez ojca świętego Jana Pawła II. Aby w ten sposób docenić tę formę życia w Kościele, aby ukazać piękno tej formy życia, ale również jego piękną działalność apostolską, a nade wszystko modlitewną. Dlatego w tym dniu w sposób szczególny pamiętamy o tych, którzy żyją radami ewangelicznymi, bez własności, w czystości i w ubóstwie Chrystusowym. Mówi ojciec Radosław Kramarski, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej we Wrocławiu. Obecność osób konsekrowanych w naszym życiu, w życiu Kościoła, jak dodaje, jest nieoceniona. Rola osób życia konsekrowanego w Kościele jest taka sama, mówiąc bardzo obrazowo, jak soli w pokarmie. Jeśli dodamy do każdego pokarmu soli, to wtedy ten pokarm ma swój smak. Życie zakonne i ta forma życia w Kościele, w świecie, jest właśnie nadawaniem takiego smaku. Siostry zakonne, zakonnicy, świeckie osoby konsekrowane, to oni troszczą się o chorych i cierpiących, o ubogich, samotnych i opuszczonych. Dbają o edukację najmłodszych, opartą o prawdziwe wartości. Swoją modlitwą otaczają także tych, którzy są daleko od Boga, tak jak siostry ze wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża. Założycielką naszej wspólnoty jest siostra Chrystiana Mickiewicz. Charyzmatem naszym, tym takim najbardziej podstawowym, wewnętrznym, jest życie ofiarą i ofiarowanie wszystkiego za tych, którzy są najdalej od Boga i których wieczna szczęśliwość, życie wieczne jest zagrożone. Tworzymy też takie wspólnoty świeckich uczniów krzyża, czyli to są ludzie, którzy po prostu wchodzą w ten nasz charyzmat, ale jako osoby świeckie, żyjąc w małżeństwach, żyjąc w rodzinach albo żyjąc jako osoby samotne, które chcą po prostu też cały czas rozpoznawać Bożą miłość i nieść ją dalej do innych. To świeccy apostołowie mają możliwość największą, dotrzeć właśnie do tych, którzy są daleko od Boga, którzy często do kościoła nie chodzą. Osoby zakonne oraz osoby konsekrowane świeckie niosą pomoc zarówno w kraju i za granicą. Kościół apeluje o nieustanną modlitwę w ich intencji oraz ich licznych powołań. W tym wydaniu to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego popołudnia. Z Panem Bogiem.